Ale to jest bardzo ważne, i oprócz tego, że to jest bardzo ważne, 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 to jest
się, że pieniądze idą do rozwiązania i wszystko wróci być może do normy, a do tego o tym jeszcze opowiemy sobie, jak to było dzisiaj w Belgii. Natomiast chciałem pana minister zapytać, o to dlaczego CETA wywołuje takie emocje, jak słyszeliśmy, tylko w Olońcu i w naszym parlamencie i w wielu miastach. Czy to dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do demokracji, że każda nawet najbardziej nieistotna ustawa u nas jest poddawana konsultacjom społecznym, natomiast tak ważna umowa jak CETA była negocjowana, no to chyba nic nie jest. Właśnie, umowa CETA jest bardzo ważna, umowa CETA nie może lekceważyć w żaden sposób, bo jeśli się teraz zmienia zasady handlu, liberalizuje praktycznie 99% obrotu towarami, no więc stworzy pewną nową rzeczywistość, wiele szans. To jest oczywiste, zawsze jest oparcie się na handel, co do zasady sprzyja tworzeniu miejsc pracy, ale też CETA budziła wątpliwości z tego względu, że obawy dotyczą tak wrażliwej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo żywności, zdrowie konsumentów i obywateli. No zawsze tam, gdzie wchodzi w grę właśnie bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, trzeba być przesadnie nawet ostrożnym. Ale dobrze, jak producent żywności GMO na świecie, antybiotyki, hormony wzrostu, to wszystko będziemy mieli, nie, nic nie będzie u nas. Ja rozumiem te obawy czy uwagi, które się pojawiały w pozycji, się podzielam, że nie można wytwarzać się niczego, wiemy doskonale, że międzynarodowe koncerny potrafią znajdować różne furtki, kraje na przykład przy unikaniu opodatkowania, no to wiemy, więc takie pytania są absolutnie zasadne. Ja w toku konsultacji z różnymi środowiskami, z organizacji pozarządowej zawsze bardzo poważnie podchodziłem do takich uwag, ale co do zasady, CETA w żaden sposób nie podważa zasady traktatowej, czy zasady ostrożności, zasady bezpieczeństwa żywności, praw państw członkowskich do tego, żeby te normy regulować się po swojemu. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby zgodnie z prawem ustanowionym przez CETA wyeksportować produkt zawierający GMO, który nie jest na liście tych produktów dopuszczanych do obrotu w Unii Europejskiej. Przecież pewne kategorie GMO w ogóle są w Unii dopuszczane i te produkty też są w Polsce. Natomiast nie tworzymy żadnej nowej rzeczywistości, przynajmniej zgodnie z zapisami CETA. Oczywiście trzeba pilnować tego, żeby komisja przyszła do głowy, żeby nie działać zgodnie, żeby nie omijać istniejące przepisy. I to będziemy na tym robić. Będziemy współpracować z organizacjami międzypozarządowymi i z każdym, kto zaangażuje się w ten proces monitoringu czy sprawdzania, czy rzeczywiście czasem dzieje się coś złego. Ale co do zasady, nie ma takiej możliwości, żeby zgodnie z CETA wprowadzić tutaj jakieś GMO. Czy nasi rolnicy to wytrzymają? Czy nasze takie małe rodzinne przedsiębiorstwa są w stanie konkurować z tymi wielkimi farmami wielosektorowymi z Ameryki? No ale to w Stanach Zjednoczonych są takie farmy, w Stanach, że spójrzmy, może inaczej, spójrzmy na w ogóle obecne statystyki handlu z Kanadą. Mamy bardzo korzystny bilans, eksportujemy dużo, dużo więcej niż importujemy. Sam obrot z Kanadą i tak stanowi jakiś promil, a nawet więcej, 0,5% naszych obrotów handlu zagranicznym. Sam handel produktami rolno-spożywczymi, czyli handel import z Kanady, stanowi w ogóle jakiś niewielki procent importu z Kanady. W związku z tym mówimy tu o wartości zupełnie symbolicznych, które są w ogóle niezauważalne na skali rynku. Nawet jeżeli założymy, że import żywności chociażby z Kanady wzrośnie o 1000%, wtedy będzie to zupełnie niezauważalne. CETA nie tworzy żadnej skali, żadnego ryzyka, które spowodowałoby, że zmieni się ta struktura albo przemysłu, albo struktura poszczególnych sektorów polskiej gospodarki, na przykład rolnictwa. Nie ma mechanizmu po prostu. To jest kraj, który pamiętamy. To nie jest umowa bilateralna Polska-Kanada. To jest umowa, w której Kanada jest zdecydowanie słabszym partnerem, nie ekonomicznie, nie demograficznie w stosunku do Unii Europejskiej. Ten handel się będzie przecież rozpalać na wszystkie kraje. Unia Europejska, Polska generalnie będzie krajem, który stosunkowo mało w ogóle odczuje jakiekolwiek zmiany, aczkolwiek chcemy maksymalizować korzyści, bo to trzeba patrzeć, czy to jest również korzyści. Chcemy zwiększać handel, mamy bardzo zdrową strukturę handlu. Wysyłamy produkty do Kanady, które są wytworzone przez polskie firmy, a nie towarów. Często na polscy eksporterzy zarobią pieniądze. Nie wiem, czy człowiek na blanki tam już zaczęła wejść, ale oczywiście, ale też nasi rolnicy, jako przetwórcy, co prawda, że Kanada jest czwartym czy piątym, bo to jest wielka różnica, jeżeli chodzi o areały uprawy GMO, 10 milionów mam. To prawda jest, że uprawiają to GMO, ale z drugiej strony jest olbrzymia moda w tej chwili na zdrową ekologiczną żywność w Kanadzie. To jest gigantyczna szansa, bo my mamy przewagę ewidentną nad krajami Unii Europejskiej w zakresie właśnie możemy wyprowadzić brand, markę zdrowej polskiej ekologicznej żywności zupełnie świetnie. Mamy dobry wizerunek takiego kraju, który nie jest zbyt zanieczyszczony, jeszcze sporo. Dlatego ja uważam osobiście, że powinniśmy na to patrzeć przez pryzmat szans i korzyści, ale nie lekceważyć zagrożeń. Bo naprawdę nie jest tak, że jakby entuzjastycznie do tego podchodzimy, to widzimy te zagrożenia. Nawet jeżeli wydają się często dobrze, mamy to poznanie pewności, zostaje to jakby wymaga naszą czujność, żeby monitorować te procesy. I mamy kurs bezpieczeństwa, walczyliśmy o to, żeby dotychczasowe stosowanie było zawieszone w sytuacji, w której parlamenty państw członkowskich nie ratyfikują, co tym wystarczy, że jeden z parlamentów europejskich nie ratyfikuje CETA, to dotychczasowe stosowanie zostaje zniesione. W związku z tym polski parlament przegłosował uchwałę z jednej strony na ratyfikację, musi być skoro 2/3, czyli to jest naprawdę dużo większość, musi być pośredni konsensus. Jeżeli cokolwiek by się drogo wydarzyło, to mamy te 3-4 lata może na to, żeby zobaczyć poznać te skutki. Cokolwiek będzie negatywnego, ja jestem posłem, ale wierzę, że nasi parlamentarzyści wzięli to pod uwagę przy głosowaniu, cokolwiek co świadczyłoby o tym, że są negatywne konsekwencje CETA. Dobrze, to teraz zobaczmy, jak to wyglądało dzisiaj, jak wygląda ten kluczowy dzień, posłuchajmy Beata Kłomecka prosto z Brukseli, jak przekonano Hollandów do tego, żeby jednak podpisać. Widziała obowiązki wiele zagrożeń, mówiła o obniżeniu standardów żywnościowych, mówiła o obniżeniu standardów środowiskowych i żywnościowych, a chodziło
Ciao, ciao.
wesoły i spontaniczny, w sposób cichy i pokojowy. Przepełniony refleksją, sposób, który nierzadko wzbudza podziw przybyszów z innych krajów. Czymże bowiem jest, jakie manifestacją przywiązania do wiary, do historii, do narodowej tradycji, nasza obecność na cmentarzach, nasze tam spotkanie. Spotkanie żywe z tymi, co już za bramą wielkiej ciszy. Odwiedzenie bliskich i tych, z którymi nie łączą nas więzy rodzinne, a jesteśmy im wdzięczni za to, czego za życia dokonali dla nas, dla Polski, dla polskiej sztuki i kultury, za to, że dostarczali nam emocji i wzruszeń. Szczególnie w Warszawie, choć nie tylko, to cmentarze i postawione na nich kaplice, imponujące nierzadko rzeźby, fotografie na porcelanowych płytkach i epitafia pisane piękno dawną polszczyzną, świadczą o niegdysiejszej, dawnej Polsce. W Paryżu, Londynie czy Rzymie cmentarze są jako kontynuacją, dalszym ciągiem miasta. Na paryskim Père Lachaise czy rzymskim Campo Verano spoczywają ci, co zbudowali wielkość i sławę tej metropolii. W Warszawie dawnego miasta nie ma, a jedyne najcenniejsze ślady są na starych Powązkach. 41 lat temu niezapomniany piewca dawnej Polski, Jerzy Waldow, zatroskany o los najcenniejszych rzeźb, kaplic i nagrobków, zagrożonych ruiną lub wręcz całkowitym zniknięciem, powołał komitet opieki nad starymi Powązkami, dziś noszący jego imię. Apel Waldorfa do artystów, dziennikarzy i wszystkich ludzi dobrej woli o udział w zarożkowej kwestii na rzecz ratowania tych bezcennych śladów polskiej przeszłości spotkał się z niezwykłym i wzruszającym odzewem. Odzewem, który nie słabnie do dziś. Co najważniejsze i niezwykłe jednocześnie, Waldorfowy pomysł przejęli spontanicznie ludzie w wielu miastach Polski. Towarzystw i komitetów dbających o cmentarne ślady polskiej tradycji i kultury jest już w Polsce kilkadziesiąt. To dobitny dowód, że przez te lata obudziła się nasza wrażliwość. Wrażliwość na nasze korzenie, na ślady przeszłości, na tych, co odeszli, a za coś jesteśmy im wdzięczni. Dzień zaduszny, dzień wszystkich świętych to chwile, kiedy spotykamy przyjaciół, ale i nieznajomych, z którymi łączy nas to, że spotykamy się przy tym samym grobie. W tych dniach patrzymy na siebie przyjaźnie, stojąc przy grobie Krzysztofa Cieślowskiego czy Zbigniewa Herberta. Inne więzy odczuwają nieznajomi, którzy przyszli odwiedzić Agnieszkę Osiecką czy Czesława Niemena. Wielu z nas odwiedzi na krakowskim Salwatorze Andrzeja Wajdę. Czy tylko na cmentarzach, czy tylko w tych dniach potrafimy być razem? Wiemy, że nie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Panie przewodniczący Westropatry, gościem są profesor Hanna Dowczak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Udało się. I Mateusz Masynowicz, dyrektor TVP Kultura. Tu była Tysza. Nazwa była Łatwi. Dzień dobry, szanowni państwo. Spotykamy się, bo chcemy, żebyśmy porozmawiali o wymiarze zarówno historycznym, jak i kulturowym tego okresu, który wchodzi dzisiaj cała Polska, czyli okresu wspominania zmarłych, a także analizy jakoś tam mierzenia się z własną perspektywą skończoności swoich losów. I w związku z tym pytanie, która tak patrząc na dzisiejsze społeczeństwo polskie, która z tych nas jest bardziej odpowiednia do opisu? Ta, która była lansowana w czasach PRL-u, czyli święto zmarłych, czy ta, która dzisiaj i nigdy wcześniej jest bardziej obowiązująca, czyli wszystkich świętych? Pani profesor. Tutaj nie ma zmienności, to znaczy są dwa dni święte, czy znaczy jest uroczystość wszystkich świętych. Pierwszego listopada, to czy nie jest 2 listopada i to jest wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. I już nawet widać, że chodzi o dwa różne święta tak naprawdę, chociaż podejrzewam, że z perspektywy przeciętnego uczestnika praktyk listopadowych, czyli tych zadusznych, to właśnie zaduszki są najwłaściwszym określeniem. Mateusz Matuszkiewicz, to też bierze się stąd, że dniem wolnym jest tylko 1 listopada, więc jest to dzień, którym wszyscy pielgrzymują na groby swoich bliskich. Dlatego tak mocno ten 1 listopada kojarzy się ze świętem zmarłych, czyli spaleniem zniku drugiego już, czyli jest to właściwy dzień obchodzenia pamięci swoich zmarłych, to zwykle wszyscy są w pracy albo w samochodach, pociągach i wracają do swoich aktualnych miejsc zamieszkania. Ale skoro pytam się o taki współczesny wymiar, to chyba żadne inne święto nie pokazuje tak bardzo zjawiska, z którym mamy do czynienia od zakończenia II wojny światowej, które miało też kolejny taki swój nawrót w latach 90. na początku tego wieku, czyli wielkich migracji. No, to jest taki dzień, w którym niezależnie od wyznania i od poziomu sekularyzacji, jednak pamięta się o grobach swoich bliskich i nagle okazuje się, że są zaparkowane ulice, policja uruchamia akcję znicz, prawda? A co to znaczy? To znaczy, że cała Polska tego dnia jest w ruchu i wtedy widzimy coś, co nam umyka na co dzień. Widzimy to, jak bardzo się przemieszaliśmy, jak bardzo się przemieściliśmy ze wsi do miast, pomiędzy miastami, to jest bardzo wyraźne. I dlatego dla większości Polaków to może się ukazać święto zmarłych, czyli takie najbardziej polskie rodzinne święta. No właśnie, pani profesor, czy to, o czym wspominaliście państwo, o tym przemieszczaniu się Polaków, właściwie to jest jedno z takich tak naprawdę dzisiaj zjawisk, z którym bardzo mocno się te święta kojarzą. Warszawa się wyludnia na przykład, są miejscowości, które się zaludniają rodzinami, które wjeżdżają tam się właściwie raz do roku, często właśnie przez święto zmarłych, czy wszystkich świętych na groby. Czy można powiedzieć, że rozwój komunikacji w Polsce, tak, który narastał, ale i te ogromne migracje w ostatnim czasie, że one zmieniły charakter tego święta? Chciałam powiedzieć, że tak, przy czym musimy pamiętać, że to święto wiąże się z taką dominacją Kościoła rzymskokatolickiego i jego kalendarza, ale w związku z tym zarówno prawosławni, jak i katolicy, chociaż to nie jest ich termin święta, często też uczestniczą właśnie w tym święcie i przemieszczają się, bo jak wiadomo, grupy katolików i prawosławnych mamy rozrzucone w wyniku arcybiskwa. Nie da się tego nie powiedzieć. W związku z tym te podróże, zresztą w ogóle w wyniku II wojny światowej, wiadomo, że u nas grupa wędrówka nie tylko, więc podróże rodzinne, potem jeszcze migracje do miast, to jest takie ogólne tło, można powiedzieć, tego święta, które jest rzeczywiście najbardziej takim kreatywnym w sensie społecznym. W jaki sposób to się odbywa? No właśnie, w jaki sposób to się odbywa? Wydawałoby się, że dotyczy tych, którzy już no jakby zostali dopisani do społeczeństwa.